Dzień dobry, cześć i czołem, witam bardzo serdecznie. Z tej strony Michał Rawik i zobaczcie, co mnie ostatnio zaskoczyło. No, nie jest to może moje pierwsze wrażenie, bo już na streamie to obczaiłem, ale jednak, moi mili państwo, nadchodzi aktualizacja gry rankingowej w Hearthstone, czyli wow, coś niesamowitego, w sensie coś w ogóle nowego i na pierwszy rzut oka mamy kurczaka i 5 gwiazdek. O co chodzi i czy zmiany są dobre, czy złe? Ciężko powiedzieć, no ale jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to razem ze mną spróbujcie się zagłębić w ten temat. Mianowicie, moi mili państwo, na początek pokazuje nam się informacja, że zmiany wchodzą na początku sezonu rankingowego marzec 2018. I większość tych zmian, teoretycznie w zasadzie wszystkie, macie tutaj w tym filmiku, gdzie Ben Broad opowiada o takowych zmianach, które zostaną wprowadzone, ale i wszystkie mamy opisane poniżej, dlaczego by tutaj ich sobie nie przejrzeć. Mianowicie, nadchodzące zmiany, których możecie się spodziewać. Teraz, aby zdobyć rewers w ramach danego sezonu, będziecie musieli wygrać 5 gier rankingowych, bez względu na to, jaką osiągniecie rangę. Czyli, tak jak dalej mamy napisane, nie wymagane jest wbicie rangi 20, a możemy mieć tamtą rangę 22, na przykład, jeżeli dobrze liczę nawet, a nawet 24 wychodzi na to, jeżeli teraz każda... jeżeli teraz każda ranga ma 5 gwiazdek, o czym w zasadzie dalej trochę już spoiluję, to w zasadzie po wygraniu po prostu 5 gier rankingowych dostajemy rewers karty, co uważam jest fenomenalną zmianą, bo każdy chciałby mieć nowy rewers. To jest coś, co jakby dostaje się prawie że za darmo i coś, co jest no wbrew pozorom takim całkiem sporym urozmaiceniem rozgrywki. Generalnie ludzie, którzy zaczynają grać, no wydaje mi się, że dążą do tego. A żeby zbytnio nie przedłużać, to zobaczmy sobie dalej. Tutaj mamy informację, że po każdej grze, tak jak gramy i wykonujemy questy i mamy do zagrania, do wygrania na przykład 5 partii druidem, to po wygranym meczu nam się wyświetla taka nakładka, powiedzmy, i mamy, że wow, mamy teraz jeden mecz na 5 wygrany już, nie? Także tutaj też nas będzie informować o tym, ile nam zwycięstw jeszcze brakuje. To będzie bardzo fajna opcja, z tym, że zastanawia mnie jedna rzecz. Jeżeli będzie zajmować miejsce questa naszego dziennego, naszego daily questa, to obawiam się, że to może być dosyć słabe. No jakby, no bo mamy i tak dosyć ograniczone miejsce na questy. Zaczyna się nowy sezon, tu wskakuje jako nowy quest i mamy zblokowane, więc liczę na to i mam taką nadzieję, że nie będzie to zajmowało naszego miejsca na questy dzienne. Ale zobaczymy. Tak czy inaczej uważam, że zmiana z 20 rangi na 5 wygranych jest po prostu fenomenalna. I teraz co mamy dalej? Teraz wszystkie rangi będą miały 5 gwiazdek, czyli to, co zaspoilowałem. Więc w zasadzie wystarczy, że z 25 nawet nie wyjdziemy, wystarczy, że wygramy te 5 meczy w 25 randze i dostajemy rewers. Wow, super. Jakby sam fakt dostania rewersu, ale tak, wszystkie rangi 5 gwiazdek, czy to dobrze, czy to źle? Normalnie powiedziałbym, że nie jestem pewny, o tak, że muszę się głębiej, dłużej zastanowić, ale co czytamy dalej? Między sezonami rangi graczy będą spadać dokładnie o 4 względem bieżącej klasyfikacji. Dalej mamy wyjaśnione mniej więcej, jak to działa. No i generalnie połączenie spadania o 4 rangi z 5 gwiazdkami na każdej. Wow, to jest po prostu to, na co czekaliśmy. Na co ja czekałem od praktycznie zawsze. To pozwala lepszym graczom nie spadać do nagle 17 rangi, 16 czy której. Nagle teraz wbijemy legendę i spadniemy do 4. Nie wiem, wbijemy rangę pierwszą, jesteśmy w 5. No po prostu... Wow, to jest coś fenomenalnego, to rozwiązuje, no naprawdę, no może nie masę problemów, tylko będziemy mogli dużo więcej czasu zaoszczędzić na wbijaniu tych rang, bo nagle jak dobijemy w jednym sezonie tą 5 rangę, to spadniemy tylko do 9, a przy mechanice, gdzie nie spadamy już z rangi 10 niżej, no to w zasadzie możemy spaść tylko do 10, jak coś tam nam nie pójdzie czy coś, prawda, a potem się tylko odbijać, więc wow, super mechanika. To, że wszystkie rangi teraz będą miały 5 gwiazdek,
jest jak najbardziej ok, jeżeli właśnie wprowadzamy to spadanie o 4, bo w przeciwnym wypadku byłoby to strasznie nie fair. To było strasznie nie fair, bo nie można by było tego jakoś zbalansować i wyważyć, więc uważam, że jest to całkowicie w porządku. No i generalnie, moi mili państwo, na tym kończą się te zmiany. Uważam, że tych zmian nie jest dużo, ale są to na tyle istotne zmiany, na tyle jest to fenomenalna zmiana w Hearthstone'ie i w systemu rankingów, że wow, no po prostu jaram się. To jest coś według mnie niesamowitego i w zasadzie coś, co Blizzard powinien wprowadzić już dawno temu. Także, moi mili państwo, ode mnie to by było tyle. Dajcie znać, co sami myślicie. Tymczasem dziękuję ślicznie, zapraszam na Twitcha, zapraszam na Bookface'a, wszystkie linki w opisach. I również zerknijcie sobie ten filmik, zawsze można sobie posłuchać Broda i jakoś odnieść się do tego, co on tam jeszcze między wierszami mówi, aczkolwiek niewiele więcej mówi niż ja tutaj. Tymczasem dzięki śliczne, trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć i czołem.